Cześć, kochani! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeśli sprawa Was zainteresuje, zostawcie również łapkę w górę oraz komentarz. Zapraszam. Obecnie żyjemy w czasach, w których Honor i chęć niesienia pomocy innym ludziom stają się wartościami deficytowymi. Świat zaczyna być przerażający w swej obojętności. Ludzie częściej wyciągają telefony, żeby nagrać jakieś tragiczne wydarzenie, a rzadziej biegną z pomocą. Akty odwagi i męstwa stały się rzadkością. Niestety, zdarza się i tak, że heroiczne czyny kończą się tragedią. Czasami jeden nieszczęśliwy przypadek, niewłaściwe miejsce i czas decydują o całym naszym życiu lub śmierci. Bo kto by przypuszczał, że zwykłe wyjście na imprezę może skończyć się tak fatalnie, Łódź to około 660-tysięczne miasto zajmujące obecnie czwarte miejsce pod względem liczby mieszkańców. Według statystyk z lipca tego roku wyprzedzają je jedynie Warszawa, Kraków i Wrocław. Łódź jest położona w środkowej Polsce w historycznej Ziemi Łęczyckiej. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1332 roku i wówczas była to osada, nieposiadająca praw miejskich. Dopiero w lipcu 1423 roku król Władysław Jagiełło nadał łodzi przywilej lokacyjny. Z początkiem XIX wieku do miasta przybywa coraz więcej mieszkańców. Rzemieślników i kupców ożywają targi i jarmarki. W 1822 roku zamieszkuje tam już ponad tysiąc rękodzielniczych rodzin, które zapoczątkowały łódzki przemysł włókienniczy. A warto wiedzieć, że choć dziś łódź kojarzona jest z ogromnym miastem, to w połowie XIX wieku liczba ludności nie przekraczała 50 tysięcy. Pierwsza łódzka osada włókiennicza została mianowana sukienniczym nowym miastem i powstała w 1823 roku, a rok ten uważany jest za początek łodzi przemysłowej. Miasto staje się wówczas ziemią obiecaną dla biedoty wiejskiej i miasteczkowej. W ciągu pół wieku miasto ulega ogromnym przeobrażeniom, by po roku 1880 wejść w fazę szybkiego rozwoju, koncentracji kapitału i wzrostu produkcji. Obecnie Łódź znana jest przede wszystkim ze szkoły filmowej, manufaktury, festiwali oraz... Słynnej ulicy Piotrkowskiej, która jest reprezentacyjną ulicą miasta. Można znaleźć tam sklepy, restauracje, kawiarnie, ogródki, puby czy też kluby muzyczne. Ulica tętni życiem przez cały rok. Nocą i dniem spotkać można wielu ludzi w różnym wieku, szukających atrakcji. I chcących spędzić miło czas. Pewnej nocy para młodych ludzi udaje się na imprezę właśnie w te okolice. Chcą się dobrze bawić, ale zapowiadająca się świetna zabawa kończy się niewyobrażalną tragedią, której żadne z tych osób nie przewidziało. Mateusz mieszka na łódzkim Teofilowie. Uczęszcza do ósmego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka w Łodzi. Kilka miesięcy wcześniej rozpoczął ostatni etap liceum. Od września 2012 roku jest uczniem klasy maturalnej. Chłopak ma ciemne kręcone włosy, duże orzechowe oczy i ciepły uśmiech. Jest wysportowany. Gra w koszykówkę i piłkę nożną. Kilka miesięcy wcześniej, razem ze swoją szkolną drużyną, zajął czwarte miejsce w Mistrzostwach Łodzi Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce nożnej chłopców. Jest spontaniczny, pozytywnie nastawiony do życia i pełen energii. Nigdy nie odmawia, kiedy ktoś prosi go o pomoc i robi to całkowicie bezinteresownie. Świetnie zna się na komputerach, pasjonuje się informatyką, chętnie pomaga koleżankom i kolegom, kiedy mają problemy z komputerami. Jest pomocny i zaradny. W tym roku szkolnym przed chłopakiem jest mnóstwo pracy. Mateusz przygotowuje się do rozszerzonej matury z historii i geografii, ponieważ po ukończeniu liceum. Chciałby studiować prawo, w przyszłości planuje być prawnikiem. Jest idealistą i ma nadzieję, że dzięki temu zawodowi będzie mógł pomagać tym, którzy szukają sprawiedliwości. Jest piątek 15 lutego 2013 roku. W województwie łódzkim trwają właśnie ferie zimowe. Mateusz, korzystając z wolnego czasu, postanawia spotkać się z o rok młodszą przyjaciółką Eweliną i wraz z nią wybrać się do jednej z dyskotek na ulicy Piotrkowskiej. Chłopak chce się rozerwać, ponieważ matura zbliża się wielkimi krokami i kolejne miesiące poświęci głównie na naukę. Młodzi ludzie odwiedzają lokal czekolada, gdzie miło spędzają czas. Po upływie dwóch godzin, decydują się na zaczerpnięcie odrobiny świeżego powietrza, bo jak wiadomo, miejsca tego typu są zazwyczaj głośne i zatłoczone, a zwłaszcza w piątkowe wieczory. Zegar wskazuje kilka minut po godzinie drugiej. Para spaceruje deptakiem i oddaje się rozmowie. Po krótkim spacerze postanawiają przysiąść na murku przy witrynie sklepowej nieopodal ulicy 6 sierpnia. Rozmawiają o swoich sprawach, śmieją się, cieszą się swoim towarzystwem, a czas szybko mija. Dochodzi godzina trzecia w nocy. Na łódzkich ulicach snują się ludzie wracający z imprez, lub przemieszczający się do innych lokali. Noc jest zimna, jednak miłe towarzystwo sprawia, że to zupełnie im nie przeszkadza. Kiedy tak siedzą i rozmawiają, w pewnym momencie podchodzi do nich dwóch dobrze zbudowanych schludnie ubranych mężczyzn wyglądają mniej więcej na trzydzieści lat. Przynajmniej tak ocenia ich wiek Ewelina. Jeden z nich potyka się o nogi dziewczyny, co wywołuje w nim złość. Choć zdarzenie jest całkowicie przypadkowe, mężczyzna wpada w szał i uderza koleżankę Mateusza otwartą dłonią w twarz. Mężczyźni odchodzą, jak gdyby nigdy nic i kontynuują spacer. Ewelina trzyma się za twarz. To uderzenie nie tylko ją zabolało, ale również zaskoczyło. Niemniej zaskoczony był również Mateusz, który jednak po chwili otrząsa się z szoku. Chłopak nie może pogodzić się ze zniewagą, jakiej doznała jego towarzyszka. I rusza za nieznajomymi. Po kilku sekundach dogania ich. Między Mateuszem a mężczyznami dochodzi do szarpaniny, podczas której jeden z nich wyciąga nóż i zadaje Mateuszowi trzynaście ciosów w brzuch, plecy, szyję i twarz. Jak się później okazuje, aż siedem z tych ciosów było śmiertelnych. Niedoszły maturzysta jest w szoku, próbuje jeszcze przejść kilka kroków, po czym bezwładnie opada na chodnik pod bramą dawnego kina Polonia. Wkrótce umiera. Całe zdarzenie trwało niespełna minutę. Napastnice zbiegają z miejsca zdarzenia. Na miejscu niezwłocznie pojawia się policja. Jeden z funkcjonariuszy odpowiedzialnych za obserwację monitoringu miejskiego zauważył rozgrywający się na deptaku dramat. Służby przybyły na miejsce, próbują reanimować Mateusza. Niestety zadane rany spowodowały niemalże natychmiastową śmierć. Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia i zapis z monitoringu. Przesłuchiwani są świadkowie, którzy Twierdzą, że mężczyzna, który zadał ciosy, jest blondynem z czołem i dużym, wydatnym nosem. Natomiast drugi z nich ma ciemne, kręcone włosy. Jedną z osób, która widziała całe zajście niemal od samego początku, jest kierowca taksówki, 59-letni wówczas, pan Paweł Żak. Mężczyzna relacjonuje, że Mateusz podbiegł do jednego z taksówkarzy i prosił go o wezwanie policji, po czym ruszył w kierunku bramy przy ulicy Piotrkowskiej 67 i wbiegł do środka. Po kilku sekundach został z niej wypchnięty przez jakiegoś mężczyznę. Pan Paweł twierdzi, że sprawca dopadł do Mateusza i zaczął uderzać go ręką w brzuch. I początkowo wydawało się, że zadaje ciosy tylko pięścią, ale gdy po szóstym uderzeniu chłopak upadł na plecy, świadek zrozumiał, że coś jest nie tak. Wszystko trwało nie więcej niż cztery sekundy. Gdy kierowca podbiegł do Mateusza, ten jeszcze żył, pan Żak wspomina. Klęczała przy nim dziewczyna i próbowała go ratować. Odsunąłem ją i sprawdziłem tętno na szyi. Puls był wyczuwalny. Zacząłem reanimować chłopaka, jednak po chwili skonał. Dodać należy, że pan Paweł Żak dwadzieścia lat spędził jako kierowca karetki. Wielokrotnie był świadkiem wypadków, ale to co zobaczył na łódzkim deptaku, nawet dla niego okazało się zbyt trudne. W rozmowie z dziennikarzem pan Paweł mówi. Ja z całego serca chciałem go uratować. Mam takie wyrzuty w sobie, że się nie udało. Pan Paweł bardzo to przeżył i po całym zdarzeniu mężczyzna musiał sięgnąć po leki i pomoc psychologa. Nie potrafił poradzić sobie z dręczącymi go wspomnieniami. Taksówkarz dodaje również. Coś takiego przeżyłem po tylu latach. Widok człowieka, który upada, który ginie na moich oczach. Proszę sobie wyobrazić, to co ostatnio w Polsce dzieje się, to jest przerażające. Opanujmy się wszyscy i weźmy w garść. Naprawdę, to jest moja prośba. Jako taksówkarz z łodzi, proszę Was, młodzi, zróbcie coś żeby to się więcej nie stało. Ten chłopak miał dwadzieścia lat. Każdego z nas mogłoby to spotkać, ale teraz każdy się boi. Ja wiem doskonale, że boicie się wyjść i zareagować. Ja to widzę. Każdy jest zastraszony. Słuchajcie, kochani, naprawdę musicie się wszyscy pozbierać. Musi wrócić ten czas odwagi jak coś się takiego dzieje trzeba się wspólnie zjednoczyć i zacząć coś działać do wyjaśnienia zabójstwa dwudziestolatka komendant miejski policji w Łodzi Piotr Beczkowski powołuje specjalną grupę złożoną z najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy dochodzeniowych i śledczych w mediach natychmiast opublikowany zostaje portret pamięciowy Osoby podejrzanej w tej sprawie. Natychmiast zostaje również wyznaczona nagroda w wysokości 5 tysięcy złotych za pomoc w ustaleniu tożsamości sprawców. Łódzka policja robi co może, aby zidentyfikować napastnika. Proszą o pomoc wszystkich świadków, którzy widzieli zajście. Wszystkie osoby, które w tamtym czasie znajdowały się w pobliżu miejsca zdarzenia. Aby ułatwić potencjalnym świadkom kontakt, zostaje uruchomiony specjalny numer telefonu, na który każdy może anonimowo przekazać informacje w tej sprawie. Działania te prowadzone są błyskawicznie. Już kolejnego dnia, w sobotę, Śledczym udaje się ustalić, kim są poszukiwani mężczyźni, a dalsze czynności doprowadzają do ustalenia przebiegu zdarzeń. Nieoceniony okazał się tutaj zapis z monitoringu miejskiego. Śledczy skrupulatnie sprawdzili nagrania z kamer, które swoim zasięgiem obejmowały miejsce zdarzenia. Z tego, co zarejestrowały kamery, można dość dokładnie odtworzyć przebieg zajścia choć w samym momencie ataku kamera była zwrócona w inną stronę o godzinie 2:39 operator kamery skupia się na dwóch młodych mężczyznach są krótko ostrzyżeni w czarnych kurtkach z butelkami w dłoniach szarpią się przez chwilę spoglądają na drugą stronę ulicy i odchodzą. Kamera wędruje teraz za inną grupą. Pięciu młodych mężczyzn stoi przez chwilę na ulicy Moniuszki, gdy odchodzą, obiekty w łapie mężczyznę w czarnej kurtce. Ma ręce w kieszeni idzie szybkim krokiem. Jest godzina druga dwie. Operator kieruje kamerę na drugą stronę ulicy. Widzi leżącego człowieka, przy nim klęczy dziewczyna, gromadzi się coraz więcej ludzi, kilka osób pochyla się nad leżącym, dwie próbują go reanimować. Ktoś podchodzi, robi leżącemu zdjęcie smartfonem i spokojnie odchodzi. Mężczyzna w swetrze telefonuje po policję. Radiowóz jest już w drodze, zaalarmowany przez operatora monitoringu. Godzina 2:44 Podjeżdża furgon oddziału prewencji. Na ulicy robi się żółto od kamizelek z napisem Policja. O godzinie 2:45 przyjeżdża karetka pogotowia ratunkowego lekarz stwierdza zgon. Funkcjonariusze dzięki mozolnej pracy i współpracy mieszkańców łodzi w ciągu kilku godzin ustalają adres zamieszkania osoby podejrzewanej w tej sprawie. Zanim jednak pojawią się w jego domu, on sam zgłasza się przed godziną siedemnastą na czwarty komisariat policji w łodzi, gdzie zostaje zatrzymany. Mężczyzna twierdzi, że dowiedział się z mediów o tym, że Mateusz nie żyje. Przyznaje, że to on szarpał się z chłopakiem. 21-letni Rafał N., bo to właśnie on pojawia się na komisariacie, to postawny, wysoki, krótko ostrzyżony mężczyzna. Kilka miesięcy spędził w Wielkiej Brytanii. Do ojczyzny wrócił w styczniu. Mieszka teraz z rodzicami na Polesiu, jednej z Łódzkich dzielnic. Utrzymuje się z pieniędzy zarobionych za granicą. Rozpoczyna również edukację w wieczorowej szkole średniej, ponieważ do tej pory ukończył jedynie gimnazjum, a teraz ma ambicje by zdobyć maturę. W piątek 15 lutego spędza czas w mieszkaniu kolegi na Łódzkich Bałutach. Gdzie razem spożywają alkohol? W trakcie libacji dołącza do nich bartłomiejka. Kiedy dopijają resztę trumku, ruszają do miasta. Zatrzymują się w klubie ambasada, gdzie kontynuują spożywanie alkoholu. Piją piwo i zażywają niewielką ilość narkotyków. Są weseli, dobrze się bawią. Atmosfera jest luźna, i w tamtym momencie prawdopodobnie żaden z nich nie jest w stanie przewidzieć tego, jak potoczy się ta noc. Jednak w pewnym momencie Rafał niespodziewanie dla swoich kolegów wyciąga nóż, śmiejąc się, przykłada ostrze do boku kolegi i mówi: Patrz, co tu mam. Koledzy są zaskoczeni, ale nie reagują. Chcą się bawić, wyluzować. Jeden z funkcjonariuszy obecnych przy zatrzymaniu Rafała N mówi. W jego zachowaniu uderzyły mnie spokój, obojętność i kompletny brak skruchy. Jakby nie zdawał sobie sprawy z tego, co zrobił, i jakby nie docierało do niego, że został zatrzymany w związku z brutalnym morderstwem. I że może mu grozić nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Ale w jego zachowaniu nie było agresji czy buty. Radosław Gwiz z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji wspomina, że gdy po zatrzymaniu robił mu zdjęcie i nagrywał krótki film, to bardzo go interesowało. Gdzie zostanie to nagranie oraz zdjęcie wykorzystane, i czy będzie widać jego twarz. Chciał też wiedzieć, czy będzie w telewizji, ale nie powiedział, czy chciałby, by tak było. Kolega Rafała N., 23-letni Bartłomieka, zostaje ujęty niedługo po tym, jak nożownik sam zgłasza się na komisariat. Okazuje się, że obaj mężczyźni byli już wcześniej notowani. Dwudziestoletni Rafał, za rozboje, a starszy z nich w związku z przestępstwami narkotykowymi. Rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania informuje, że przesłuchanie podejrzanych odbędzie się w niedzielę. Funkcjonariusze z pomocą Rafała odnajdują narzędzie zbrodni. Podejrzany wyrzucił je do studienki kanalizacyjnej. Przy alei Kościuszki. Nóż, jak i zakrwawione ubranie mężczyzny zostają zabezpieczone i są dowodami w sprawie. Narzędzie to tak zwany nóż ratowniczy służący między innymi strażakom do odcinania pasów samochodowych. Nóż nie jest długi, ale bardzo ostry i ma też charakterystyczne ząbki na ostrzu. Tuż przy rękojeści. 17 lutego, podczas niedzielnych przesłuchań w prokuraturze rejonowej w Łodzi, Rafał N. początkowo przyznaje się do winy, jednak z biegiem czasu zmienia zdanie. Twierdzi, że zadając ciosy, nie chciał zabić, a jedynie nastraszyć Mateusza. Jest przekonany, że podczas ataku trafiał w kurtkę. Przyznaje również, że znajdował się pod wpływem alkoholu i narkotyków. Potwierdza, że uderzył koleżankę ofiary w twarz, ale nie wie dlaczego. Zasłania się niepamięcią. W jednym ze źródeł możemy przeczytać również, że mężczyzna powiedział śledczym, cytuję, o tym co mam robić, podpowiadał mi diabeł. Być może próbował tym coś ugrać. Na przykład miał nadzieję na uznanie go niepoczytalnym. Na pytanie o narzędzie zbrodni powiedział, że nóż nosi ze sobą, żeby sprawiać wrażenie bardziej niebezpiecznego. Rafałowi N. zostaje postawiony zarzut zabójstwa i naruszenia nietykalności cielesnej kobiety, za co grozi mu łączna kara dożywotniego pozbawienia wolności. Natomiast Bartłomiejka usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy osobie będącej w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, za co grozi kara do trzech lat więzienia. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla obu mężczyzn. Trzy miesiące dla nożownika, z uwagi na grożącą mu karę dożywotniego więzienia oraz obawę matactwa. Dla Bartłomieja dwa miesiące aresztu, co również argumentowano możliwością matactwa i możliwością ukrywania się. 19 lutego sąd przychyla się do tych wniosków. Mężczyźni trafiają do aresztu tymczasowego, gdzie mają oczekiwać na proces. Jeszcze w sobotę, dzień po zabójstwie, w miejscu tragedii pojawia się coraz więcej zniczy. Przechodnie przystają, niektórzy się modlą, mieszkańcy łodzi są wstrząśnięci minionymi wydarzeniami. Na forum pod publikacjami na temat morderstwa Mateusza, wrze od komentarzy. Są w różnym tonie, jednak większość to dosadne, a wręcz agresywne teksty skierowane w stronę zabójcy, jak i ogólnie. Do osób, które dokonują tego typu zbrodni. Morderca powinien być powieszony w miejscu publicznym, pisze jeden z czytelników artykułu dotyczącego zbrodni. Kolejny komentarz brzmi wprowadzić karę śmierci szkoda kasy na utrzymanie więźniów tego typu, a jeszcze inny taki element nie powinien mieć nawet czasu na tłumaczenie. To ewidentne przypadki ze zwierzęcenia. To powinno być karane śmiercią albo dożywotnim sprzątaniem ojczyzny, gps, grabie, worki pcv, łopata i w teren, odbieszczad po Bałtyk, Za I tego typu komentarze są setki. W ludziach budzi się chęć odwetu na to, co spotkało Mateusza. Łodzianie są także oburzeni brakiem bezpieczeństwa na głównej ulicy miasta. Jedna z uczennic 8 L.O. mówi, że Mateusz nie musiał zginąć. Na Piotrkowskiej w nocy nigdy nie ma straży miejskiej ani policji. Twierdzi, że wielokrotnie chodziła tam i nigdy nie spotkała patrolu. Młodzieżowa Rada Miejska. Kieruje list otwarty do prezydent miasta Łodzi, Hanny Zdanowskiej, w którym opisuje wydarzenia z sobotniej nocy i składa prośbę o zwiększenie liczby patroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na głównym deptaku. W poniedziałek 19 lutego 2013 roku pani prezydent spotyka się z szefami komendy wojewódzkiej policji i Straży Miejskiej. Marcin Masłowski, rzecznik Urzędu Miasta Włodzi, przekazuje, że ustalono, iż w weekendy na główną ulicę miasta zostanie wydelegowana większa liczba łączonych patroli, a to jest zarówno policji, jak i Straży Miejskiej. Ich liczba ma zostać ustalona w ciągu kilku dni przez komendantów. Zaplanowano, że w godzinach nocnych między pierwszą a czwartą służby będą patrolowały szczególnie te miejsca, w których znajduje się najwięcej lokali i dyskotek. Prezydent Zdanowska zapowiedziała również, że monitoring na ulicy Piotrkowskiej, służący do identyfikacji samochodów, zostanie przekształcony tak, aby mógł śledzić bezpieczeństwo przechodniów. Okablowanie ma zostać ułożone przy okazji najbliższego remontu ulicy. Z biegiem czasu łodzianie sami tworzą mapę miejsc niebezpiecznych w mieście, na której uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oznaczają, gdzie nie czują się bezpiecznie, a po czym mapa zostaje przekazana Policji i Straży Miejskiej, aby ta monitorowała częściej wskazane lokalizacje. Na Facebooku powstaje wydarzenie, które zachęca do udziału we wspólnym marszu, który ma być sprzeciwem wobec przemocy. Wydarzenie zaplanowano na 24 lutego 2013 roku. W opisie na stronie wydarzenia możemy przeczytać. To, co wydarzyło się w nocy z 15 na 16 lutego w samym centrum miasta. Pod Grand Hotelem nigdy nie powinno mieć miejsca. Pokażmy, że nie jesteśmy obojętni, że nie zgadzamy się na to, by bać się wyjść nocą na miasto. Im nas więcej, tym lepiej. Im głośniej krzykniemy, tym więcej osób nas usłyszy. Niech przede wszystkim usłyszą nas ci, dla których nasze bezpieczeństwo powinno być priorytetem. Zróbmy to dla uczczenia pamięci chłopaka, który bronił swojej dziewczyny. Zróbmy to dla nas. Zróbmy to dla łodzi. Organizatorzy marszu podkreślają, że ma on być pokojowy i neutralny politycznie. Po sobotnim zabójstwie na Piotrkowskiej działacze SLD domagają się debaty na temat bezpieczeństwa. Na konferencji. Politycy ugrupowania zwracają uwagę na działania rządu, który pomniejsza budżet dla policji i zamyka komisariaty. Wspominają również o konieczności zwiększenia liczby patroli policyjnych i strażników miejskich. Politycy uważają, że takie patrole powinny pojawić się nie tylko na ulicy Piotrkowskiej. W poniedziałek do łodzi przybywa także Zbigniew Ziobro. Ówczesny poseł, a obecnie minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Poseł przypomina, że kilka miesięcy wcześniej jego ugrupowanie złożyło wniosek o zaostrzenie kar za zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Dolna granica, 8 lat, powinna według niego zostać zmieniona na 25 lat aby uchronić społeczeństwo przed powrotem ludzi, którzy chcą mordować. Były minister sprawiedliwości zapowiada, że wkrótce złoży w Sejmie kolejną propozycję zaostrzającą prawo. Po przemówieniu udaje się na miejsce, w którym zginął młody łodzianin, zapala znicz i stawia go obok setek innych. 22 lutego 2013 roku o godzinie 12.45 na cmentarzu Świętego Antoniego na Łódzkim złotnie odbywa się pogrzeb Mateusza. Cmentarna kaplica wypełnia się już na pół godziny przed rozpoczęciem uroczystości. Wokół panuje bolesna i przejmująca cisza. Dwudziestolatka. Żegna najbliższa rodzina, nauczyciele, koledzy i koleżanki, a także mieszkańcy Łodzi, w sumie kilkaset osób. Kondukt żałobny z kaplicy do miejsca pochówku otwierają uczniowie ósmego Liceum Adama Asnyka, niosąc sztandar szkoły przybrany kirem. Wśród zgromadzonych nie ma osoby, która... Nie uroniłaby choć jednej łzy. Obok urny z prochami stoi zdjęcie Mateusza, młodzieniec ubrany w białą koszulę, i marynarkę uśmiecha się do wszystkich, pozostawiając po sobie nieopisaną rozpacz. Urna zostaje pochowana w rodzinnym grobowcu. Dwa dni po pogrzebie Mateusza. Ulica Miłodzi rusza zaplanowany wcześniej marsz. Około 350 osób przechodzi od Łódzkiego Domu Kultury w stronę ulicy Trauguta, Skąd skręca w ulicę Piotrkowską w miejsce tragedii, po czym udaje się pod Urząd Miasta Łodzi w imię solidarności społecznej i poprawy bezpieczeństwa w mieście. W miejscu, w którym rozegrał się dramat, uczestnicy marszu zatrzymują się i zapalają znicze. Na marszu pojawiają się osoby w różnym wieku. Wszyscy zgodnie twierdzą, że należy coś zmienić, aby mieszkańcy miasta nie bali się wychodzić na ulicę, aby nie doszło więcej do podobnej tragedii. Jeden z obecnych mężczyzn mówi: « Mam tylko nadzieję, że ten marsz nie pójdzie na marne, że nasz głos, który mówi nie, przeciwko przemocy, morderstwom, bijatykom, to coś da. Jedna z organizatorek wydarzenia, Agata Tomaszewska, mówi, że to był impuls w sercach, kropla przelała czarę ryczy. Kolejny z organizatorów, Emil Piasecki, podkreśla, że konieczna jest debata mieszkańców z przedstawicielami władz i policji na temat bezpieczeństwa w mieście. Marsz ochraniany jest przez niewielkie siły policji i straży miejskiej i przebiega spokojnie. Z początkiem maja 2013 roku Rafał N trafia na obserwację sądowo-psychiatryczną, która ma potrwać cztery tygodnie. O ile biegli, nie uznają, że to zbyt krótki termin na wydanie opinii. Jeśli czas będzie za krótki, wówczas obserwacja będzie kontynuowana. Do sądu zostaje również skierowany wniosek o przedłużenie aresztu o kolejne trzy miesiące. Sąd przychyla się do wniosku prokuratury. W przypadku Bartłomieja K., Prokuratura czeka na opinię biegłego, która ma pomóc w rekonstrukcji tego, co wydarzyło się feralnej nocy i określić jego rolę w zdarzeniu. Jemu również zostaje przedłużony areszt. Po zakończeniu obserwacji i uzyskaniu niezbędnych opinii prokuratura zakończy postępowanie przygotowawcze w tej sprawie. Kolejnym etapem będzie przesłanie do Sądu Okręgowego aktu oskarżenia. Niespełna rok po zabójstwie Mateusza 10 stycznia 2014 roku rusza proces Rafała N. Po odczytaniu zarzutów stawianych Rafałowi przez prokuraturę, oskarżony przyznaje się do winy, lecz odmawia składania wyjaśnień. Chcę odpowiadać jedynie na pytania własnego obrońcy. Nie chcę odnosić się do kwestii uderzenia dziewczyny, ani też do pytań pełnomocnika rodziny ofiary. Wydaje również oświadczenie, w którym mówi: Codziennie bardzo żałuję tego, co zrobiłem i przepraszam rodzinę Mateusza. Gdybym mógł cofnąć czas, to chciałbym być na jego miejscu. Ciężko mi z tym żyć. Wiem, że to nic nie da, ale przepraszam wszystkich. W śledztwie okazało się, że oprócz alkoholu i narkotyków, Rafał N. miał na stałe zażywać środki spalające tłuszcz, które miały wzbudzać w nim dużą nadpobudliwość i agresję. W sądzie okręgowym w Łodzi zjawia się również bartłomiej K. Kolega Rafała mężczyzna odpowiada z wolnej stopy za nieudzielenie pomocy. Na wniosek obrońcy Rafała N sąd wyłącza jawność rozprawy na czas przesłuchania członków rodzin obu oskarżonych. Zdaniem biegłych psychiatrów Rafał był poczytalny w trakcie popełnienia zbrodni zabójstwa, jednak jak twierdzą Rafała N Cechuje wrogość do otoczenia oraz skłonność do agresji. W chwili popełnienia zarzucanych przestępstw oskarżony miał zdolność rozumienia znaczenia zarzucanych mu czynów, możliwość pokierowania swoim postępowaniem. Znajdował się w stanie upojenia zwykłego. Jak się okazało, w czasie śledztwa oskarżony miał powiedzieć, że chce się podjąć resocjalizacji i czytać książki. Po zatrzymaniu chciał nawiązać kontakt z rodzicami swojej ofiary i napisał do nich list, bo jak twierdzi, czuł taką wewnętrzną potrzebę. W liście tym pisał między innymi. Nie jest mi łatwo pisać te słowa. Zdaję sobie sprawę, że zrobiłem coś strasznego. Sam zgłosiłem się na policję i muszę ponieść karę. Każdego dnia cierpię coraz bardziej. Na wizji lokalnej wszystkie wspomnienia wróciły. Świadomość tego, co zrobiłem, jest gorsza od perspektywy kary. Jestem dla Was bestią i to rozumiem. Ja też stracę dziecko, bo niedługo na świat przyjdzie moje dziecko i prawdopodobnie go nie poznam. Więcej już nie będę do państwa pisał. Wiem, że trudno jest mi wybaczyć. Rafał w liście do rodziny Mateusza wskazał, że sam wkrótce zostanie ojcem i że w pewnym sensie w związku z tym rozumie rodziców chłopaka, którego pozbawił życia. Jednak jego dziecko będzie mogło go odwiedzać w więzieniu. Rafał będzie miał szansę je zobaczyć również po odbyciu kary, natomiast rodzice Mateusza nigdy już nie zobaczą swojego syna. Prokurator w mowie końcowej podkreślała, że zabicie bez powodu oznacza najwyższą możliwą pogardę dla ludzkiego życia. Jest 17 stycznia 2014 roku, piątek, to kolejny dzień procesu, podczas którego przesłuchani mają zostać rodzice Mateusza. Matka chłopaka, ze względu na bardzo silne emocje, nie jest w stanie mówić. Sąd odczytuje jej zeznania złożone w śledztwie, z których wynika, że Mateusz był spokojnym, obowiązkowym i nienadużywającym alkoholu człowiekiem. Ojciec Mateusza, Sławomir, o. Domaga się zadość uczynienia w wysokości pięciuset tysięcy złotych. Podczas zeznań opowiada o synu i o tym, jakim dobrym był człowiekiem. Mateusz był oczkiem w mojej głowie, mówił. Był naszym jedynym synem. Straciliśmy wspaniałego syna i wspaniałego człowieka. Nie było dnia, abym nie myślał o tej sprawie. Nie ma żadnych okoliczności, które mogłyby usprawiedliwić tego łobuza, który działał z premedytacją i zasługuje na najwyższy wymiar kary, mówił pan Sławomir. Swoje zeznania składała również Ewelina J. Dziewczyna Mateusza mówiła, że w jednej sekundzie zawalił jej się cały świat i że do tej pory nie może dojść do siebie. Dziewczyna twierdzi, że nie jest prawdą, jakoby napastnik potknął się o jej nogi, jak pisały o tym media i jak początkowo spekulowano. To przypadkowe potknięcie było uważane za powód uderzenia jej w twarz. Młoda kobieta twierdzi jednak, że Rafał bez żadnego powodu celowo ją zaatakował, aby sprowokować do reakcji jej chłopaka, i móc wyładować na nim swoją agresję. Kilka tygodni po rozpoczęciu procesu dyrektor aresztu śledczego w Łodzi informuje prokuraturę o fakcie, iż Rafał N wraz z innym osadzonym miał znęcać się nad trzecim mężczyzną z celi. Dziewiętnastolatek, który odbywał karę za rozbój, był przez agresorów bite, szarpany Kopany i polewany wrzątkiem od 27 grudnia do 4 stycznia. Ofiara współosadzonych nie zdecydowała się na poinformowanie, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Bał się ich zemsty. To pracownicy służby więziennej sami mieli zauważyć, że z młodym chłopakiem jest coś nie tak, że coś mu dolega. Dziewiętnastolatek został poddany badaniom lekarskim, które ujawniły obrażenia na jego ciele. Pobity mężczyzna trafił do szpitala więziennego zakładu karnego nr 2 w Łodzi. Kapitan Bartłomiej-Turbiarz poinformował, że natychmiast podjęto decyzję o wszczęciu czynności sprawdzających w tej sprawie. Wstępne ustalenia wykazały, że to Rafał N. Był głównym sprawcą pobicia młodszego kolegi i prowokatorem wszystkich zdarzeń. Nożownik zostaje zakwalifikowany jako tak zwany osadzony niebezpieczny i przewieziony do innej jednostki. Drugi z agresorów, który miał zdecydowanie mniejszy udział w zdarzeniu, zostaje ukarany karą dyscyplinarną. Prokurator uważa, że w tych okolicznościach Skrucha okazana przez mordercę Mateusza przed sądem była jedynie udawana, biorąc pod uwagę zaistniałą w areszcie sytuację. Gdy tylko zorientował się, że współosadzony chłopak jest słabszy fizycznie i psychicznie, Rafał zaczął go prześladować. Kolejna rozprawa w procesie Rafała N. ma miejsce 8 grudnia 2014 roku. Prokurator domaga się dożywotniego pozbawienia wolności dla oskarżonego, bo jak twierdzi była to niewytłumaczalna zbrodnia, po której poczucie bezpieczeństwa łodzian legło w gruzach. Wnosi również o pozbawienie go praw publicznych na dziesięć lat. Podkreśla, że oskarżony chciał wyładować swoją agresję, że zadawał ciosy, aby zabić. Nie przestał nawet wtedy, kiedy jego ofiara zaczynała tracić siłę. Podaje również, że oskarżony dobrze wiedział, co robi. Sławomir Szatkiewicz, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, czyli rodziców Mateusza, twierdzi, że motywem zbrodni była chęć zabicia człowieka i podkreśla brutalność oraz bezwzględność sprawcy. Dodaje, że po zadaniu pierwszych ciosów w twarz, Rafał nie pozwolił odejść rannemu, przytrzymując go i zadając kolejne śmiertelne uderzenia. Twierdzi, że jedyną słuszną decyzją jest izolacja Rafała N od społeczeństwa, bo tylko wtedy nie będzie zagrażał innym. Natomiast obrońca mężczyzny wnosi o karę od ośmiu do piętnastu lat pozbawienia wolności. W ocenie obrony nie była to zbrodnia z motywacji, zasługującej na szczególne potępienie, a także nie można przyjąć, że Rafał N. działał świadomie, żeby sprowokować i zabić przypadkową osobę. Dodaje również, że powinno się poddać oskarżonego terapii, ponieważ zostały stwierdzone u niego zaburzenia osobowości. Sam oskarżony w swoich wyjaśnieniach. Utrzymuje, że przed zabójstwem pił alkohol, brał narkotyki i tabletki na odchudzanie, które wywołały w nim agresję. Twierdzi, że nie pamięta dokładnie całego zdarzenia. Po zabójstwie miał wyrzucić nóż do kratki ściekowej i wejść do jednego z babów, aby wmieszać się w tłum i zmyć krew z twarzy i rąk. Następnego dnia, kiedy uświadomił sobie, co zrobił, Wraz z ojcem udał się na komisariat. Jeśli chodzi o Bartłomieja K., któremu zarzucano nieudzielenie pomocy osobie będącej w stanie zagrożenia życia, prokurator domaga się dwóch lat pozbawienia wolności bez zawieszenia kary, ponieważ jego bierność w całej sytuacji zasługuje na szczególne potępienie. Bartłomiejka nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Obrońca zaś wnosi o jego uniewinnienie. Mężczyźni w ostatnich słowach wyrazili skruchę. Sąd odracza ogłoszenie wyroku do 15 grudnia. W wyznaczonym terminie 15 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Łodzi podziela opinię prokuratorów i skazuje rafała n na dożywotnie pozbawienie wolności Wskazany ma również zapłacić rodzicom ofiary 200 tysięcy złotych za dość uczynienia i zostaje pozbawiony praw publicznych na dziesięć lat wyrok nie jest prawomocny w ocenie sądu podłożem zbrodni była wrogość do innej osoby a w postawie oskarżonego. Trudno dostrzec przejawy szczerej skruchy. Sąd wziął również pod uwagę zachowanie mężczyzny wobec współosadzonego, nad którym ten znęcał się psychicznie i fizycznie. Szczególną uwagę zwraca na fakt, że Rafał N. po dokonanej zbrodni chełpił się tym, jakie to uczucie, gdy nóż wbija się w ciało człowieka. Jego przyznanie do winy uznał jako refleksję, nie zaś jako pełne zrozumienie swojego postępowania. Na sali rozpraw padają słowa, że oskarżony jest ogromnie niebezpieczny dla społeczeństwa. Sędzia podkreśla również, że nie ma powodów, by negatywnie oceniać zachowanie ofiary i pokrzywdzonej. Dodaje też, że prawdopodobnie każdy w sytuacji, jaka spotkała pokrzywdzoną, Miałby poczucie krzywdy, a chęć zatrzymania osoby, która naruszyła nietykalność cielesną koleżanki, musi zostać uznana za normalną, właściwą reakcję dobrze wychowanego młodego człowieka. Oceniając winę drugiego z oskarżonych, sąd podkreślił, że Bartłomiej, będąc świadkiem wydarzeń, z pewnością widział zadawane ciosy. Ale nie zareagował, bo niewykluczone, że był zszokowany i zaskoczony zachowaniem kolegi. Wzięta pod uwagę została również skrucha mężczyzny i bardzo dobra opinia z miejsca jego pracy. Sąd twierdzi, że bartłomiejka rozumie naganność swojego zachowania i za wystarczającą uznaje karę pięciu miesięcy pozbawienia wolności. Czyli tyle, ile spędził już w areszcie. W związku z tym, Bartłomiej odsiedział już swój wyrok i prosto z sali sądowej może wrócić do domu. 26 lutego 2015 roku Rafał N występuje w wywiadzie, w którym zgodził się pokazać twarz. W rozmowie z dziennikarzem stacji TVN mówi, że jedna chwila, i wszystko stracone. Wspomina o tym, że kiedy obudził się rano po zdarzeniu, zrekonstruował sobie w głowie wszystkie fakty. Twierdzi, że nie mógł w to uwierzyć, że wspomnienie zdarzenia to był dla niego koszmar. Postanowił wówczas sam zgłosić się na policję i ponieść konsekwencje. Rafał z wydarzeń sobotniej nocy przypomina sobie moment, w którym ktoś biegnie za nim, krzyczy i szuka awantury. Pamięta, że zranił Mateusza, ale nie, że zabił. Uciekł z miejsca zdarzenia, bo przestraszył się konsekwencji. Dziennikarz przypomina mu, że było to przecież aż trzynaście ciosów nożem, na co mężczyzna odpowiada, że nie wierzy w to, aby mógł świadomie zabić człowieka. Winę zrzuca na alkohol i narkotyki, które zażywał tamtej nocy. Nieustannie zasłania się niepamięcią i twierdzi też, że sporadycznie zażywał dopalacze. Jest przekonany, że to, co się stało, nie wynika z jego osobowości, że to wyłącznie wina używek. Zapytany o to, dlaczego nosił ze sobą nóż, mówi, że nie wie że może miał błędne wyobrażenie na temat tego, co ludziom imponuje, że chciał uchodzić za osobę groźną, ale nie wie dlaczego. Twierdzi też, że nóż posiadał tylko na pokaz i nigdy nie miał zamiaru go użyć. Podkreśla, że nie chciał nikogo zabić. O sobie mówi natomiast, że był normalnym nastolatkiem, który chodził do szkoły i pracował dorywczo. Mieszkał z rodzicami i młodszym bratem, lubił spędzać czas przed komputerem, od czasu do czasu lubił również pójść na imprezę. Nie uważa też, aby w jakiś sposób różnił się od swoich kolegów. Wspomina także o swoim dziesięcioletnim bracie, który nie ma pojęcia, że jego brat już nie wróci do domu. Nie dziwi się również rodzinie Mateusza, że chcą dla niego jak najwyższej kary. Twierdzi, że gdyby on był na ich miejscu, oczekiwałby tego samego dla sprawcy. Morderca opowiada o swoim życiu, jakby to on był ofiarą, bo stracił swoje dotychczasowe życie, ale przecież w tej sprawie ofiarą jest ktoś zupełnie inny. W 2015 roku do sądu apelacyjnego w Łodzi. Wpływa wniosek apelacyjny złożony przez obronę Rafała N. Przedstawiciel skazanego domaga się uchylenia lub obniżenia kary. Michał Gąsecki uważa, że prokuratura zrobiła wszystko, aby przedstawić oskarżonego w jak najczarniejszych barwach, a sąd nie wziął pod uwagę szeregu okoliczności łagodzących, takich jak to, że Rafał jest osobą młodą. Po zabójstwie sam zgłosił się na policję i przyznał do winy. W trakcie przesłuchania prokuratorskiego płakał i wyraził żal. Jednym z zarzutów do wyroku sądu jest dowolna, a nie swobodna ocena materiału dowodowego. Chodzi o uderzenie pokrzywdzonej Eweliny w twarz przez Rafała N. Według obrońcy nie ma jednoznacznego dowodu na to, że oskarżony z premedytacją spoliczkował dziewczynę. Bartłomiej K zeznał, że Rafał potknął się i stracił równowagę, co Ewelina J. mogła odebrać jako atak, jako naruszenie jej nietykalności cielesnej. Jednak Ewelina twierdziła, że Rafał wcale się nie potknął, bez powodu ją spoliczkował. Adwokat wnosi jednak o uniewinnienie od zarzutu w sprawie dziewczyny. Wątpliwości obrony budzi również opinia biegłego z zakresu toksykologii na temat spalacza tłuszczu, suplementu wspomagającego odchudzanie, który Rafał N miał zażywać. Według Gąseckiego opinia ta została wydana na podstawie niezweryfikowanych informacji z internetu i została wydana pomimo braku próbki owego suplementu. Prokuratura odpiera zarzuty obrony, twierdząc, że sąd pierwszej instancji wydał sprawiedliwy wyrok, tym samym wnioskuje o utrzymanie kary do dożywocia dla Rafała N. 15 października w sądzie apelacyjnym w Łodzi odbywa się rozprawa odwoławcza Rafała N. Sąd podkreśla, że nie dostrzega żadnych błędów w ustaleniach faktycznych sądu pierwszej instancji, ponieważ w jego ocenie proces został przeprowadzony rzetelnie, a dowody zweryfikowano bardzo drobiazgowo. Sędzia Jacek Błaszczyk przypomina, że fundamentalne znaczenie miała poczytalność oskarżonego oraz to, że suplement diety, który przyjmował, mógł w jakiś sposób wpłynąć na jego zachowanie. Orzekł, że owe suplementy nie przyczyniły się do zmian w zachowaniu mężczyzny, ponieważ przed zabójstwem przestał je przyjmować. To jego agresja i cechy charakteru doprowadziły do zbrodni, co potwierdziło jego zachowanie względem innego więźnia w areszcie śledczym. Wówczas Rafał N nie znajdował się pod wpływem żadnych suplementów czy dopalaczy. I sąd apelacyjny dodaje również, że dożywocie jest jedynym adekwatnym wyrokiem, zdecydowanie surowym, ale przy tak drastycznej zbrodni jedynym, słusznym i właściwym. Oskarżony nie miał powodu czuć zagrożenia ze strony Mateusza, bo przecież miał nóż. Sam chciał poczuć się jak gangster. Dlatego, zdaniem sądu, nie ma żadnego usprawiedliwienia na czyn, którego dokonał. Z błahego powodu wyjął ostre narzędzie i po prostu zadźgał swoją ofiarę. 21 października 2015 roku sąd utrzymuje wyrok do dla mężczyzny, odrzucając wszystkie argumenty podane przez mecenasa Gąseckiego. Obrońca Rafała N zapowiada złożenie kasacji. Przed salą sądową mówi. Chcę się zapoznać z pisemnym uzasadnieniem wyroku. Opinia sądu nie odnosi się do wszystkich argumentów, które podkreśliłem w apelacji. Skuteczna kasacja obrony w Sądzie Najwyższym w Warszawie skutkuje ponownym procesem w sprawie Rafała N. Sprawa po raz drugi trafia do sądu apelacyjnego, gdyż zdaniem Sądu Najwyższego, sąd pierwszej i drugiej instancji nie przeprowadził analizy, która jednoznacznie określiłaby, w jaki sposób środki przyjmowane przez oskarżonego mogły wpływać na jego zachowanie. W trakcie rozprawy należało również zweryfikować, czy nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na to, że Rafał był niepoczytalny w momencie dokonywania zbrodni. Sędzia Piotr Feliniak z Sądu Apelacyjnego w Łodzi informuje, że podczas wznowionej rozprawy wszystkie te zalecenia zostały spełnione. Podczas wznowionego procesu sąd przesłuchuje biegłych, w tym toksykologa, który stwierdza, że suplementy, które przyjmował mężczyzna, Zawierały głównie kofeinę i nie mogły w żaden sposób wpłynąć na decyzje podejmowane przez Rafała. Sąd wyłącza jawność w zakresie dotyczącym poczytalności skazanego, jednak sędzia Feliniak przekonuje, że biegli nie dopatrzyli się żadnych okoliczności, które wskazywałyby na ograniczoną poczytalność oskarżonego. 14 grudnia 2018 roku. Sąd apelacyjny podtrzymuje karę do żywocia. Rafał N resztę swojego życia spędzi za murami więzienia. Nikt nie może pogodzić się z okrutną i bezsensowną śmiercią Mateusza. Anna Panek, zastępca dyrektora 8 liceum ogólnokształcącego, do którego uczęszczał młody mężczyzna. Wspomina, że był to niezwykle sympatyczny i uczynny chłopak szybko zjednywał sobie ludzi, kochał sport, był niezwykle aktywny, miał tyle planów przed sobą tyle życia i to życie zostało mu odebrane głos w sprawie zabiera również wychowawczyni maturzysty, która mówi, że był to chłopak radosny otwarty i koleżeński. Otoczony przyjaciółmi, był jednym z tych, o których mówi się, że kochają życie. Koledzy ze szkoły wspominają Mateusza jako duszę towarzystwa. Jedna z koleżanek opowiada, że zaczął z nimi naukę w drugiej klasie i już na początku zorganizował wielką imprezę. Wpadł na pomysł, że każdemu wręczy oficjalne zaproszenie. Wypisał je odręcznie na kartkach z zeszytu i było to jedno z najbardziej ujmujących zaproszeń, jakie dziewczyna kiedykolwiek w życiu otrzymała. Jeden z policjantów mówi, że gdyby Mateusz nie interweniował, uniknąłby śmierci. Ale wtedy pewnie i tak ktoś inny zostałby zamordowany, bo tamtego dnia Rafał chciał kogoś skrzywdzić. Mateusz w oczach ludzi pozostał bohaterem. Swój szlachetny czyn przypłacił śmiercią, bo spotkał na swojej drodze wyjątkowo agresywnego przeciwnika. Wychodząc z domu, zapewne w najczarniejszych myślach nie przypuszczał, że jest to jego ostatnie wyjście. Młodzi ludzie stracili przyjaciela, rodzice, jedynego syna. A miasto łódź być może przyszłego prawnika, świat stracił młodego, odważnego i niosącego pomoc człowieka. Niemożliwym jest pogodzić się z tak wielką tragedią. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Na następne zapraszam was już za kilka dni. A tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!